Patrzcie, czat, jest taki film na YouTubie. O. Jest taki film na YouTubie, widzieliście to? Napiszcie, czy widzieliście. Patrzcie, to jest taki shot, nie? Że Meduza tu przyjechał i tutaj jakieś dzieci biegają, nie? No patrzcie, tam Boxdel stoi. Tam Boxdel stoi i tak dalej, nie? Ale jazda, ja pierdolę. Crucifil. Widzicie, i tutaj dzieci stoją jakieś. I sobie myślicie, czat. Fajny film, nie? Fajny film. Ale jak zobaczycie to, tak jak ja na ten film patrzę, to zrozumiecie, o co chodzi. Patrz. Poczekaj chwilę. Co dwie figurki dzieci w wejściu ma. Patrzą na miasto prawie od lat stu, lecz młodzi są jak my wszyscy tu. Bo właśnie w szkole numer 4 znajdziesz dla siebie takie bajery, bo tylko w szkole numer 4 dostaniesz wiedzę i dobre maniery. O naszej szkole każdy dobrze mówi. Cudowny film. Jej patronem jest pan Julian Tuwim. O, Julian Tuwim. My razem z Tyziem w ławce siedzimy, o wakacjach u Bambo marzymy. Ja nie mówię, że mieć młodszą widownię to jest grzech. Sam mam pewnie, nie wiem, max 10 lat macie, ale luj, luj. Takie... Parzy, że oglądamy wspólnie, się dobrze bawimy. Dobra, luj, czat. Mówię o tej nutce, to sobie nucę i mówię, chyba mi z Disneya coś puściliście, nie? Ja pieprzę, no nie wierzę, żeby to nie był Disney. Musieli coś z Disneya mi puszczać i teraz mi leci w głowie, nie? I słuchaj to, mordo. I takie coś potem. Znalazłem tą nutę w końcu i wiesz, co to była za nuta? Nie, nie, to reklama, poczekaj. Ja bym się, myślałem, że to Disney. Ciągle mi to w głowie leciało i mówię, ja pierwsze, co jest pięć? Może znałeś człowieka, może słyszałeś... Nie no, ja nie mówię, że to jest zła nuta, mi się bardzo podoba. Tylko naprawdę, ja myślałem, że to jest nutka Disney. Zobaczysz i po tym, co ci pokażę, to niemożliwe, żebyś nie mówił, że to nie jest nutka Disney. No niemożliwe, że teraz nie powiesz mi, że to nie jest Disney. Przecież Disney 100%. Może znałeś człowieka, może słyszałeś jak ja, jak mnie zapamiętasz, wieś. Czy zostanie po mnie ślad. No naprawdę mi się ta nuta tak kojarzy. Kiedy skończy się mój czas? Nie rozumiem w ogóle, czemu te filmy, takie coś telewizja robi, typu Dżentelmeni Wieśniacy. To jest chyba najbardziej useless program, jaki w życiu widziałem. Darek samolotów boi się bardziej niż wilków. Ręce mi się trzęsą trochę, bo zakochany z drużyny, nie leciał samolotem. Dobra. Nigdy tak czegoś takiego. Tak, czad, bo przecież to jest bardzo dziwne, że nigdy nie leciał samolotem i mu się ręce trzęsą. Tylko Wieśniak tak ma, przecież! I ten program jest głupi. Jakiego nie lubię, rozumiesz? Wieśniak błyskawicznie dotarł do podkrakowskich Balic. Zbliża się czas odprawy. Chociaż jest z gór, to tak wysoko Darek jeszcze nie był. Jaki w dupę to jest głupi program, rozumiesz to? No i co z tego, że gościu się bał, że pierwszy raz leciał samolot? Tylko ze wsi, rozumiem, ludzie się boją takich rzeczy. Jest, jak ja nienawidzę tego programu, rozumiesz? Jeszcze Wieśniak go nazywają. Wieśniak to jest typ, który ten scenariusz napisał. Boże... Ale ja bym napieprzył takiemu typowi, co takie scenariusze gówniane wymyśla. Ta wiem, że Wyss Brothers ma kanał na YouTubie, bo oglądałem. Tam była taka scena na jego kanale, jak leżał z takimi dwoma dziewczynami. I one się tak cieszą, a on mówi, no to jesteśmy już po robocie i czas vloga nagrać. Fajna to scena była. A, jeszcze coś. No tak, ketchupem jeszcze robimy. Co tak się zacina? Dobra, to oczywiście dla Flurkiego i dla Michała, dziękuję wam. Spróbujmy, jest tylko tyle go, więc... Tak, jakbym zrobił tak, że po prostu i... O. Lifehack. Nie, dobra, luj, spróbujmy. To on ma zrobić 360? Że tak, pyk?
Nie, no to niemożliwe. Jopie. Ty lekki jest. Ty nierealne. No widziałeś? Upadł i się przewrócił pajac. Nierealna rzecz. No widziałeś to teraz? Ty, bo podłogę popsuję. Ja pierdzielę w dupie. Nie, to nie wyjdzie. Poczekajcie chwilę, co się stało z kamerką? Dobra, spróbuję jeszcze raz. LOL! Ja pierd... A nie widać było! Luj! Ale wyszło! Widzisz? Ładnie, ładnie. Szkoda, że nie uchwyciłem momentu rzucania, ale nie ma sprawy, mordo. To dla was. Dziękuję, że jesteście ze mną. W ogóle znalazłem poprzedni ketchup z tamtego mieszkania i przysięgam, to jest ten sam. Po prostu Ketsy go do lodówki schowała i leżał tak i był zasłonięty z tej strony taką jakby szufladką. Rozumiesz? Dobra, czat. Co jeszcze mogę dla was szybkiego zrobić? Pokażę wam coś, pa. Myślisz, zwykła biedronka? Zwykła biedronka, patrz na to. Wiesz, do czego to jest? Do czyszczenia ubrań, tak? Z włosów. Nie, że nie pierzesz, tylko... Znaczy, ja tak koszulki robię i nie piorę dlatego. Widzisz, tak robisz, jak masz jakieś włosy psa czy kota, pyk, i nie masz już. Ludziska, jest 22:10. Zobaczcie. Tam jest dom, tam jest pokój Kingi, te okna, które te się tu świecą. To jest pokój Kingi, w którym Kinga chyba aktualnie nawet siedzi. Pokazuje, jak się do niej wpieprzyć, tak, dobry chłopak. I będziemy wchodzić do jej pokoju, poczekamy tylko aż na chwilę wyjdzie. Prędzej uwierzę w to, że jest mniej niż koszulkę, niż w to, że ten film jest prawdziwy. Spokojnie, zweryfikujemy. Słuchaj, zanim to obejrzymy, może jest napisane gdzieś, że to fake? Nie, nie ma nigdzie. Dużo łapek, kolejna noc. Tym razem u starego, jak wyjdzie z poprawczaka. Kinga poszła i możemy teraz wpijać do jej pokoju. Muszę gdzieś bić, za moment się schowamy. Mam, myślę, mało czasu, dlatego muszę to zrobić na szybko, bardzo szybko. Dobra, wchodzimy. Kurde. Wchodzimy do środka. Postawiłem... Naprawdę wyjął statyw i to... On naprawdę postawił statyw, pieprzył się do środka, postawił statyw, wyszedł i wchodzi jeszcze raz i mówił, że miał mało czasu. Dobry agent. James Bond. Postawiłem sobie kamerę na statywie, przerzucę moje rzeczy. Tak w ogóle, czemu on wcześniej nie przerzucił tych rzeczy, jak statyw stawiał, tylko przerzuca je teraz? Ale spodenki, jeszcze z WF-u spieprzył chyba. W ogóle, ale bym się wkopał, ludziska, miałem się już chować i dopiero teraz ogarnąłem, że nie schowałbym moich butów, czajcie, tu stoją moje buty, które zdejmę jak wszedłem i bym ich nie schował, po prostu jestem idiotą. Tak, to jedyne, co cię mogło zdradzić. Łazi wam ktoś po pokoju, jak wy jesteście poza nimi i o tym po prostu nie wiecie. To chyba musisz mieć chatę, nie wiem, 17 pokoi, 4 baseny i nie wiem, dwóch starych, bo to jest chyba jedyna opcja. Witam tutaj. Mówił, że ma mało czasu, a już pieprzy chyba z 5 minut. I zobaczymy, co tu się dalej będzie działo. Zostajemy tu na całą noc, mordeczki. Szafę otworzył, żeby nagrać. Dobry agent. Ale wybił się, zobacz. Milion wyświetleń, 100 subów. Ten się w ogóle tarza w tej szafie, a ona niczym nie wie, rozumiesz? No jest chyba przyzwyczajony, że stary w tej szafie śpi, że tak nie reaguje, no nie wierzę. Ja pierdzielę, ty z szafy i ty wyszedł. Albo on ma dziewczynę, która ma zespół Downa, albo inny zespół, ale to już nie wiem jaki naprawdę. Może myśli, że to stary. A może serio myśli, że to stary? Już nieraz się na niego spojrzała, jak on tym oka to dostało w japę. On wyszedł z tego pokoju? O, gorące sceny, zobaczmy. Ale zasłonioczyk to ma mniej niż 12 lat. To jest właśnie oznaka. To jest właśnie, widzicie, człowieka, który za lajki pewnie nawet by śmigłem zakręcił. A pewnie zakręci, ale to za jakiś czas. Nagrał się jak szcza. Dobry YouTube. YouTuber. Ty wiesz, co było fajne?
Jakby się okazało, że ta dziewczyna go zdradza i on siedzi w tej szafie, oni się tam ruchają obok. To byłoby cudowne zakończenie tego filmu, jeszcze ze starym najlepiej. To było tak dobre, że no, ja był fanem tego typa, naprawdę. Przy takim zakończeniu ja był takim fanem tego gościa, ale pewnie się tak nie skończy niestety. Gadała z jakimś gościem po jakiejś imprezie i powiedziała mu, że wciśnie mi kit? Chce mnie oszukać i pójść na imprezę, której ja nie wiem czemu chcę przede mną. Ty chyba serio tak będzie jak myślałem. Ja pierdzielę, chyba będę fanem. Ale nad ojcu gadała. Ale plot twist. Naprawdę fabuła jakbym oglądał Tomek i przyjaciele. Ten co ciuchcia taka. Mam nadzieję, że później to obejrzysz. Aha, ona śpi. Stoi nad głową i gada. Dobra, Kiniu, więc to byłoby na tyle. Dzięki za tą super noc spędzoną w twojej jakże wygodnej szafie. Mam nadzieję, że później to obejrzysz, a ja tymczasem... Run. Było serio ciekawie i serio super się bawiłem przy nagrywaniu tego. Luj. Prędzej uwierzę, że stary cię w kakao nie rucha, niż w ten film. XD. Nie, Luj, nie pisze nic. Nie chciałbym, żeby widział, że oglądałem. Jeśli chcielibyście zobaczyć jeszcze noce w innych miejscach tego typu właśnie. Żegnam, jeśli... W innych miejscach, ja pier... Haha, tyle pryszczy w całym mieście nie widziałem. A wy na mnie gadacie hejter. Naprawdę, ja przy tych ludziach to miły komentarz prawie napisałem. Czy on kupuje lajki? A nie zdziwiłbym się, jakby kupił trochę lajków, ale jest też szansa, że ten film trafił do jakichś pięciolatków, co myślą, że to jest prawda, a potem, wiesz, rodzice się zamknęli w pokoju, a ten im przez okno wszedł w szafie i śpi i słyszy, czego nie powinien. No, ale to już luj, nie? Jona Żuwik, pozdro dla was, wariaty. Run. No dobra muzyczka, żeby spieprzeć z tego kanału, masz rację. Dzięki, Mateusz. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.